razie zaczynamy. Nie wiem zawsze, czy mam mówić dzień dobry, czy dobry wieczór. Chyba już wszystkie osoby do nas dołączyły. Trochę wieczór, bo już za oknem nie jest tak wakacyjnie słonecznie, ale jednak jeszcze można mówić dzień dobry, bo nadal jest dość widno. Podręcznik. Drogie panie, żeby o podręczniku rozmawiać, zaprosiłam dzisiaj bardzo specjalny zestaw gości. Polonistkę, czyli Natalię Boszczyk, która uczy języka polskiego zarówno w szkole podstawowej, jak i liceum, która o podręczniku, a tak naprawdę o tekstach podręcznika, przeniesie nas również w świat lektury. Lektury, ważny temat, dużo tekstu do przeczytania. Marta Gębka, nauczycielka biologii i języka polskiego jako obcego. Podręczniki do biologii pełne są bardzo trudnych tekstów. Ja mam podręcznik do 5 klasy biologii i są dla mnie lekko przerażające. Edyta Wąsik, która uczy historii w szkole podstawowej, która też powiedziała mi przed spotkaniem, że podręczniki do historii wcale nie są pisane na łatwym językiem i dużo czasu poświęca na to, żeby uczniowie mogli zrozumieć, co jest tam napisane. Pracuje również nie tylko na podręczniku, ale też na tekście źródłowym i tekstach popularno-naukowych i do nich będziemy również się odnosić. Agenda na dzisiaj jest bardzo krótka. Porozmawiamy o tym, co my wiemy o pracy z podręcznikiem, jak pracować przed, w trakcie i po z tekstem, który jest w podręczniku, jak modelować strategię pracy na lekcji, by wzmacniała uczniów do pracy samodzielnej w domu. Będzie karta do pobrania, karta pracy, którą można sobie zmodyfikować i wykorzystać na swojej lekcji. I porozmawiamy również bardzo niespodziankowo o tym, co mają ze sobą wspólnego rodzice i podręczniki. To tak na zakończenie, może to będzie dla Państwa interesujące przed pierwszą radą pedagogiczną albo pierwszym zebraniem z rodzicami, pierwszym spotkaniem, żeby może jednak słówko na ten temat również szepnąć. W takim razie zaczynamy. Pierwsze pytanie to jest, mówiłaś o tym, Natalio, na naszym spotkaniu roboczym, że uczniowie nie zawsze lubią podręczniki. Czy możesz ten wątek rozwinąć? Tak jak Wam wspominałam, ja lubię zrobić sobie taki research przed każdym tematem i taką grupą moją badawczą są zawsze uczniowie i dzieci. Jeśli brak uczniów szkolnych, to męczę moje osobiste dzieci i dzieci pociotków przeróżnych. No więc dzieciaki odpowiedziały w sumie jednym głosem, ale na różne sprawy zwraca uwagę, jeśli chodzi o podręcznik. Ocena pracy z podręcznikiem jest generalnie negatywna. I argumenty, które były wysuwane, to takie, że podręczniki są nudne i że jest za dużo tekstów w nich. Innym argumentem, ten argument brzmiał tak, że pani nie robi nic, tylko ciągle każe otwierać podręcznik i czytać z tego podręcznika. Jeszcze inny argument był taki, że pani każe otworzyć podręczniki i to wszystko, i te podręczniki po prostu leżą na ławce, albo każe coś przepisać, ale nigdy nie sprawdza, czy przepisaliśmy wszystko. I mój syn chrzestny powiedział, ja przepisywałem na początku te 6 punktów, ale potem tylko 3, a czasem to już w ogóle nie przepisuje, coś tam udaje, że ma zgrąt. No więc wyłania się taki obraz tego podręcznika w oczach dzieci, z którymi rozmawiałam, jako takiego trochę, jako takiej nudy i takiego trochę takiej fasady, że niby to jest jakieś narzędzie, ono się pojawia podczas zajęć, ale no, nie ma chyba pomysłu, jak wykorzystać to narzędzie, no albo jest po prostu takim, nie wiem, jakąś jedyną metodą i to też mnie przeraża, jeśli jedyną formą pracy jest, otwórzcie podręczniki i jedziemy po kolei teksty, jeden za drugim. Ja cały czas myślę o polonistycznych podręcznikach i wiem, że tak można pracować, po prostu przerabiając praktycznie każdy tekst, głębiej wchodząc lub mniej głęboko, wiem, że tak też da się pracować. Licealiści mi odpowiedzieli, że podręcznik w sytuacji, kiedy się nie notuje, może być kompendium wiedzy do testu, do sprawdzianu, że wtedy jeśli się nie robi notatek, to człowiek ma się czego złapać. I to myślę, że jest takie światełko w tunelu i jakiś taki pozytyw jeden. I to widzę, tego się dowiedziałam, więc ta niechęć gdzieś na pewno jest. Może ja powiem trochę o moich doświadczeniach. Ja pracuję w szkole podstawowej
I ja rzeczywiście podpytywałam uczniów, może nie sam podręcznik, ale zawsze sobie robię takie ankiety, może to źle zabrzmi, ankiety, ale zawsze pytam moich uczniów, co pomaga ci się uczyć na lekcjach historii. I dzieci wskazują oczywiście różne rzeczy, bardzo często rodziców, bardzo często opowiadanie moje na lekcji albo jakieś zadania, robienie notatek, ale podręcznik najczęściej występuje tam gdzieś na tej liście dość daleko. I trochę rzeczywiście zaczęłam drążyć to, bo ja pracuję tak, że ja nie pracuję tak typowo z podręcznikiem. Dla mnie podręcznik jest jednym z tekstów, z których ja korzystam na lekcji, na pewno nie jedynym. I rzeczywiście trochę się to tak zgadza z mojej obserwacji, z obserwacjami Natalii, że uczniowie nie potrafią pracować z podręcznikiem, ale też sobie myślę, że moje działania w tej kwestii może po prostu ich tego nie nauczyłam, jak to robić. Przyznaję się, że ostatnio trochę bardziej skupiam się nad tym, żeby nauczyć uczniów pracy z podręcznikiem. Dlaczego tak się dzieje? Pewnie nie jestem jedyną i nie będę tutaj jedyną osobą, bo kiedy polecam uczniom dowiedzieć się czegoś, to oni natychmiast pytają mnie, czy można użyć telefonu. I jest to trochę taki znak naszych czasów, powiecie, w wujku Google wystarczy wpisać sobie temat, który nas interesuje, mało temat, można napisać pytanie, które pani zadała i wujek daje nam odpowiedź gotową, gotowy tekst. I gotowy, nigdzie nie trzeba robić żadnego wysiłku. No i wiecie, to rzeczywiście tak jest, że jeśli ja mam coś poznać, czegoś mam się dowiedzieć i muszę wykonać jakiś wysiłek, no to lepiej zrobić to bez wysiłku. I dopiero kiedy się zorientowałam, że rzeczywiście tak jest, bo sama też tak pracuję i sama też tak robię wtedy, kiedy jest mi coś potrzebne, na szybko tego wyszukuję, ale zdałam sobie sprawę, że moi uczniowie coraz słabiej pracują z tekstem po prostu, z ciągłym tekstem, że coraz trudniej znaleźć im najważniejsze treści, coraz trudniej im wyciągać wnioski i coraz trudniej jest im budować własne wypowiedzi na bazie przeczytanego tekstu. I trochę też pomyślałam sobie, jak Kasiu zasygnalizowałaś, żebyśmy porozmawiali na początku roku o podręczniku, to pomyślałam sobie, nareszcie. Wokół podręcznika narosło też wiele takich mitów, o których mówimy, że praca z podręcznikiem jest B, a bez podręcznika to fajnie, bo to taki nauczyciel kreatywny. Ja chyba gdzieś jestem po środku tego wszystkiego i myślę sobie, że podręcznik też daje mi taki, wiecie, taki wentyl bezpieczeństwa, że kiedy nie przygotuję sobie jakiegoś tekstu, to ten podręcznik jest. Nie bez znaczenia jest to, że ten podręcznik jest z uczniami na stałe. Oni go mają w domu, w szkole podstawowej mają wszystkie dzieci, podręczniki dostają ze szkoły. Ja korzystam też z wersji multipodręcznika z mojego wydawnictwa, gdzie dzieci mają dostęp również w domu. W związku z tym wydaje mi się, że byłoby to trochę nieuczciwe, gdybym z tego podręcznika jednak nie korzystała. W związku z tym warto się z nim zaprzyjaźnić, a myślę, że dzisiaj też powiemy, co można konkretnie zrobić, żeby trochę sobie i dzieciom też ułatwić pracę z podręcznikiem, czy pracę z tekstem, które są w podręczniku, ale tam nie tylko teksty, to o tym też będziemy pewnie mówić. Zdecydowanie to może tak. Jeszcze ja swoje trzy grosze, jeżeli poproszę, mogę. Poproszę Cię, Marta, zapraszam. No, ja tu już zupełnie bardziej jeszcze ścisło, czyli ta biologia, która się pojawia, którą już tu Kasia wspomniała, że bardzo dużo pojawia się tam trudnego słownictwa. I myślę, że takim marnotrawieniem troszeczkę źródła, dosyć dobrego źródła dla uczniów, jest właśnie pozostawienie tego podręcznika samego sobie. Z jednej strony w podstawówce uczniowie podręczniki mają za darmo, z drugiej strony licealiści i rodzice biedni w sumie muszą te podręczniki zakupić, więc skoro one już są, no to rzeczywiście warto by je było wykorzystać. Myślę, że dla biologa, czy dla jakiegokolwiek ścisłowca, taki podręcznik też jest na przykład świetnym źródłem wszelkiego rodzaju grafik. Nie jest tak łatwo dostać dobrą grafikę, na przykład zweryfikowaną, gdzie mamy coś bardzo dobrze pokazane, opisane, ale tak jak mówiła Edyta, uczniom się nie chce sprawdzić, poszukać, bo dużo łatwiej rzeczywiście jest skorzystać z wujka Google. I mimo, że ja kocham wszelkie nowoczesne technologie i wujka Google,
to czasami wprowadzenie takiego wujka Google właśnie w ten podręcznik też nie jest, myślę, że złym pomysłem. Taki element troszkę rywalizacji między uczniami, niech sprawdzą, kto na przykład szybciej znajdzie jakąś informację, żeby mieli okazję w ogóle zajrzeć, żeby może zmusić trochę ich mózgi i oczy do wysilenia właśnie, żeby skupić się chociaż chwilkę na tym tekście. To nawet mogą być jakieś pojedyncze słowa, jakaś definicja, ale coś, żeby ich zmobilizować właśnie do tego, żeby taką informację znaleźć. No ale do tego jednak potrzeba jednak chyba najważniejsza będzie taka, że nauczyciel również podręcznik musi bardzo dobrze znać. O czym też będziemy mówiły. Będziemy o tym mówiły i teraz ja zadam pytanie może na czacie. Państwo tutaj licznie przybyli i słuchają, z nami są. Jak to u Państwa jest z tymi podręcznikami? One są obecne na lekcji, czy może trochę mniej obecne, a może w ogóle leżą sobie w szufladzie i Państwo bez podręczników pracują? Bardzo jestem ciekawa, jakie tutaj są głosy i czy Państwo mają ze sobą podręcznik gdzieś w pobliżu, żeby do niego zaglądać w ramach tego, o czym będziemy rozmawiać. Pojawiają się już pierwsze głosy, że są albo nie ma ich. To też jest bardzo ciekawe. Myślę, że to jest takie zdanie, które nas dzisiaj będzie przekierowywało przez całe nasze spotkanie, że podręcznik to są te teksty, o których mówiłyście, ale nie tylko, to jest duża gwiazdka i będziemy rozmawiać o tym, że to jest nie tylko czytanie. I mam nadzieję, że ten wątek będzie nas dzisiaj obecny, że to nie jest tylko czytanie, ale czytanie jako podstawa. Tu się pojawiają rzeczywiście różne stwierdzenia. Dziękuję, że podręczniki, fajnie z nich korzystać. Bo dzieci noszą je na plecach, to też jest o kręgosłupach dziecięcych, prawda, że jak już noszą na plecach albo mają w szafkach, można łatwo po nie sięgnąć. Jeżeli to nie jest tylko czytanie, to pozwoliłyśmy sobie podzielić pracę z tekstem na trzy momenty. Co możemy robić, zanim ten tekst, który jest w podręczniku, bądź nie tylko w podręczniku, dzieci będą czytać, czyli co robić przed czytaniem, co robić w trakcie i co robić po. I te trzy momenty są szalenie ważne. Ja Wam, moje drogie, oddaję głos. Powiedzcie proszę, co robić z uczniami przed czytaniem? Oprócz tego, że trzeba obejrzeć podręcznik, ale to już zacznę to mówić i wywołam Natalię, bo wiem, że Ty chciałaś opowiedzieć o tym, jak Ty oglądasz podręcznik z uczniami. Tym bardziej, że tutaj na slajdzie teraz jakieś moje pomysły wpadły i to są trochę pomysły dotyczące podręcznika, a trochę już lektur. To, co jest dla mnie ważne, zarówno jak w przypadku podręcznika, jak i w przypadku lektur, bardzo bym chciała podkreślić tą taką wartość autonomii ucznia. W ogóle czytanie tekstów na języku polskim, humanistycznych tekstów, lektur czy tekstów z podręcznika, mam wrażenie, że bardzo ważne, żeby uczeń czuł taką swoją autonomię, żeby on z tymi tekstami mógł wejść w jakiś kontakt i gdzieś tam odpowiedzieć na to, co w tych tekstach się pojawia. I to bym chciała podkreślić, to bardzo ważne. I tą autonomię i takie poczucie... Że to ja czytam, ja się tu zagłębiam, ja odbieram, ja przeżywam, no też buduje pewien rodzaj bezpieczeństwa takiego informacyjnego i w przypadku podręcznika to dotyczy no, tego oswojenia go na początku. Ja z uczniami oglądam na początku roku podręcznik, sprawdzamy spis treści, poznajemy czy prezentuję uczniom sylwetki autorów, oglądamy wszelkie znaki, które się pojawiają na samym początku, we wstępie, one są zazwyczaj bardzo przystępnie przedstawione, żeby uczeń też wiedział, w jaki sposób no, korzystać z tego podręcznika, gdyby na przykład musiał go wykorzystywać jako źródło wiedzy, na przykład na sprawdzianach, bo u mnie się zdarza, że na sprawdzianie mówię, a teraz niespodzianka, ostatnie 5 minut wyciągacie podręczniki i możecie z nich skorzystać. No i wtedy uczeń, który potrafi korzystać z podręcznika, robi to sprawnie, szybko, no, widzi, że warto, tak? Dostaje takie wzmocnienie. No więc przeglądamy ten podręcznik i jednocześnie, tu bardzo ważne padło to i też na czacie, że no jednak jak te dzieci noszą te podręczniki, to żeby z nich korzystać. Ja mam duży dystans do podręcznika, jestem przeciwniczką nudy, ale też nie uważam, że podręcznik znowu ma być właśnie jakimś narzędziem, bez którego lekcja się nie uda. To znaczy...
zawsze moich uczniów ostrzegam, że ja to traktuję podręcznik jak antologię, a nie jak Biblię. I tu na czacie widzę, że też się pojawiają takie wypowiedzi. To znaczy, że nie musimy od deski do deski przeczytać wszystkiego, że będą właśnie te momenty, kiedy my z podręcznika praktycznie w ogóle nie będziemy korzystać. I z jednej strony no, staram się to tak zrobić, żeby oni nie byli zaskoczeni, u nas też są szafki, więc mogą zostawiać w szafkach te podręczniki, ale ten jakby takie oczekiwanie jest też po stronie rodziców i o tym będziemy na koniec mówić, ale ja to oswajanie podręcznika też jakby ten już na początku rodziców informuję, piszę zazwyczaj taki list jako polonistka, witam się w tym liście z rodzicami i też piszę o podręczniku, jak ja podchodzę do podręcznika, żeby później po prostu sobie ułatwić pracę, nie dostawać pytań, a dlaczego dzieci nie robią zadań z podręcznika, więc uprzedzam już te pytania. To jest bardzo ważne. Nie wiem, czy mam pociągnąć jeszcze ten temat lektur, co robię z tekstami literackimi. Może za chwileczkę do tego wrócimy, co robić z podręcznikiem przed czytaniem, tekstem w podręczniku, a zaraz przejdziemy do lektur. To Marto, Edyto, zgodnie, która z Was teraz czuje, że co Wy robicie przed czytaniem? To może ja powiem. Ja oczywiście bardzo podobnie jak Natalia, to znaczy wiecie, ja mam w ogóle taki pomysł, chociaż podzielę się nim, chociaż to nie jest mój pomysł, ale nie mogę powiedzieć czy, bo znalazłam go gdzieś po prostu w czeluściach internetu i to jest takie bingo podręcznikowe, czyli jest kwadrat, na którym ja wypisuję informacje z podręcznika, które już nie wiem, muszą znaleźć. I to, kiedy robię to na pierwszej lekcji, to oni rzeczywiście no, trochę są zmuszeni przewartować ten podręcznik, a przy tym jest trochę zabawy, bo jest rywalizacja, kto to zrobi pierwszy, więc to jest fajne. I myślę, że to się też bardzo sprawdza. Ja pracując z podręcznikiem rzeczywiście bardzo mocno, bo też ktoś z Państwa tutaj pisze, że bardzo mocno ja pracuję z rzeczami, które jest mi trudno odnaleźć, to są infografiki i różnego rodzaju obrazy, mapy, chociaż akurat mapy to ja kocham i pracuję z nimi w OK zeszycie, ale rzeczywiście staram się też zachęcić uczniów, żeby zobaczyli. Zadaję im na pewno na początku roku albo na przykład przed rozpoczęciem jakiegoś działu w ogóle takie pytania. Zerknij do podręcznika, zobacz jakie treści będziemy omawiać, znajdź coś, co szczególnie zainteresuje cię w tym dziale albo w tym roku, albo zobacz, o czym już coś wiesz. Chodzi o to, żeby ta praca z podręcznikiem była rzeczywiście jakaś aktywna, była konkretna, żeby poprosić uczniów o wskazanie, znalezienie czegoś konkretnego. No jest to takie trochę, słuchajcie, oswajanie z podręcznikiem i takie pokazanie, że to nie jest nic strasznego. No i też pewnie powiem taką rzecz, którą wszyscy z Państwa wiedzą, że podręcznika nie realizujemy, tylko podstawę programową. I na pewno ten moment, akurat ten moment, w którym teraz jesteśmy, tuż przed rozpoczęciem roku, no też skłania nas do takiego gruntownego przejrzenia podręcznika pod kątem treści, które w tym roku z tej podstawy programowej wyskoczyły. To warto wiedzieć to, żeby nauczyciel to wiedział wcześniej, niż będziemy się poruszać razem z dziećmi w tym podręczniku. Myślę, że to jest też ważne i jakby podbije to, co mówiła Natalia, że taki kontakt też z rodzicami, wiecie Państwo, przed pracą w tym roku i jakby ciągłe podkreślanie tego, że nie realizujemy podręcznika ani żadnych ćwiczeń, ale że podręcznik jest dla nas narzędziem, który ułatwia dzieciom zrozumienie niektórych treści albo pozwala im na pracę samodzielną również w domu, ale bardzo wyraźnie ja zawsze podkreślam to, że nie wszystko i że dopiero praca z podręcznikiem oparta o kryteria do lekcji jest pracą taką efektywną, czyli nie wszystko, a jedynie to, co w kryteriach do lekcji określone jest ważne i potrzebne. Bardzo Ci dziękuję. Wortek rodzicielski troszkę parkujemy, ale jak Państwo słyszą, rodzice, chyba jak na każdym webinarium w Odpornej Szkole, gdzieś tam nam się będą pojawiać jako jeden z ważnych elementów tej jednak przestrzeni szkolnej, mimo że w tej przestrzeni szkolnej nie są. Marto, a Twoje doświadczenia przed czytaniem tekstów? No myślę, że niewiele tutaj w sumie do dodania, bo dziewczyny tutaj naprawdę bardzo mocno wyczerpały temat.
Ale myślę, że oprócz tego takiego dokładnego przejrzenia, ja też bardzo często zwracam uwagę uczniom na podsumowania, bo kiedy oni jakby próbują na siłę, przygotowując się na przykład do sprawdzianu, czy gdzieś wyszukując informacji, próbują na siłę przeglądać każdy temat po kolei, pracuj mądrze, nie ciężko, powiedzmy sobie szczerze, tak, zajrzyj do tego podsumowania, zwróć uwagę, co tam jest, być może tam jest właśnie ta odpowiedź jakby zapisana, nie trzeba wcale wertować całego tematu, tak, no i ja będę nadal tutaj się zwracać do wszelkich aspektów rysowanych, które uruchamiają odpowiednie obszary w mózgu, tak, wskazywanie im, spójrz, być może jest tutaj mapa myśli, być może jest jakiś schemat, który ułatwi ci spojrzenie. Ja też proszę uczniów albo na początku, albo na końcu, to w zależności od tego, jaka grupa jest, chociaż ciekawiej to zawsze wygląda na końcu, proszę uczniów, żeby ocenili, jaki temat według nich najfajniej wygląda, na przykład na początku, który według nich jest najbardziej przyjazny graficznie dla nich. Co jest dla nich fajne w tym podręczniku, jeżeli cokolwiek jest, bo to też jest bardzo ważna informacja zwrotna dla mnie jako nauczyciela. Jeżeli oni mówią, że pani, ten podręcznik jest drętwy, absolutnie drewno i nie chcę na to patrzeć, nie? Tylko może właśnie przez to może, że on mi powie, proszę pani, to jest dramat, ja nie chcę na to patrzeć, no to właśnie wyszukiwanie tych dramatów jeszcze większych i udowadnianie, że te dramaty nie są największymi dramatami, które mogą się pojawić, nie? Tylko, że to można wykorzystać i użyć. No już tutaj Natalia też wspominała właśnie, że chociażby na sprawdzianie czy na jakimś sprawdzeniu wiedzy. No ale dopóki, jeżeli uczeń podręcznika nie pozna, no to, że tak powiem, nauczyciel w 5 sekund jest w stanie ocenić, z jakiego materiału uczeń się przygotowywał do sprawdzianu na przykład, nie? Patrząc na to, jak wertuje, czy w ogromnym pośpiechu i w nerwach, czy jednak wie, gdzie zajrzeć, właśnie chociażby do tego podsumowania. Czy ja się mogę wtrącić tylko? Marta, dzięki, że złapałaś jeszcze tą kwestię selekcji jakby ważnych rzeczy w podręczniku. Ja myślę, że ta uwaga jednego z uczniów, którą ja przywołałam na początku, że tego jest za dużo, to pokazuje, że może przytłoczyć podręcznik i ilość tego wszystkiego. I to, co mówisz, jest szalenie ważne. Ja się też złapałam jako mama, podzielę się takim doświadczeniem, jak gdzieś tam odpytywałam, czy sprawdzałam wiadomości z historii mojego syna, no uczył się z podręcznika, ja mówię, zajrzałeś tutaj do tych podsumowań, albo na te schematy spojrzałeś, na te infografiki, nie, to nieważne, z tego się nie mamy uczyć. Ja mówię, wiesz, ale to jest po prostu klucz tego całego rozdziału, tam masz wyciągnięte najważniejsze informacje, może warto od tego zacząć, albo na koniec podsumować te punkty, więc to pokazuje, że naprawdę dzieciaki mogą mieć z tym problem i dla nas nauczycieli to jest sygnał, jak to oswajanie powinno wyglądać, że to też w pewnym sensie nauka selekcji informacji, wyłapywania tego, co ważne. W takim świecie, gdzie te bodźce dzieciaki zalewają, to jest szczególnie ważna umiejętność i no właśnie podręcznik, oswajanie podręcznika to nie czytanie, a jednak kształcenie bardzo ważnych umiejętności, na przykład właśnie tego. Natalia, to zanim jeszcze przejdziemy do lektur, to ja jeszcze do Edyty jedno pytanie o pytaniach, bo pamiętam, że opowiadałaś, że przed czytaniem dobre pytania, czyli najpierw zadajemy pytania, a potem czytamy, w sensie czytamy razem z dziećmi, bądź dzieci czytają same. Dokładnie tak. Trochę to wygląda tak, że te pytania mogą nam budować, możemy je stosować przed czytaniem, możemy również w trakcie i możemy również po, ale dobre pytanie do tekstu, zadane, postawione uczniom przed czytaniem, powoduje to, że oni szukają konkretnie danej informacji. Oczywiście można to zrobić w bardzo prosty sposób, taki zwykły, że tak powiem, czyli podać uczniom pytania, podyktować, zapisać, wyświetlić. Fajne są też różne takie metody, które spowodują, że jest na tej lekcji trochę tajemnicy. Czyli na przykład piszemy sobie takie pytania na sklerotkach, czy na takich samoprzylepnych małych karteczkach i podklejamy je w różnych miejscach sali. Możemy je rozkleić tak, żeby było je widać, możemy podkleić każdemu uczniowi pod ławkę. Ja wiem i rozumiem, że mając ileś klas i 5 minut przerwy, nie zawsze to jest możliwe, ale wiecie co, ja myślę sobie o takich klasach, gdzie tej energii jest mało, gdzie dzieci są trochę niechętne. Mogą to być takie pytania, najfajniej jest, jak dzieci mają różne pytania.
nie to samo pytanie, że wszyscy szukają tej samej odpowiedzi, bo też jakby, wiecie, weryfikacja później tego no jest jedną weryfikacją, czyli ktoś sprawdza jeden i jakby już jest koniec. Fajnie jest też, kiedy te pytania na przykład mogą zbudować nam pewną kolejność. No w moim przedmiocie, w historii, to ta kolejność taka chronologiczna, czyli na przykład jeśli ja zadam pytanie i uczeń znajdzie odpowiedź na takie bardzo też proste pytania dotyczące faktów, to mogę poprosić później o ułożenie z tych pytań i odpowiedzi, które dzieci znalazły, całej historii, czyli przebiegu jakby jakiegoś wydarzenia. Czyli też możemy tak z tym pracować, żeby to nie była taka prosta praca, przeczytaj i napisz, prawda? Tylko żeby budować różnorodne zadania w oparciu właśnie o pytania, ale rzeczywiście myślenie w ogóle dla nauczyciela, myślenie przed lekcją o pytaniach i sprawdzenie dokładne, czy odpowiedź na to pytanie jest w podręczniku i czy ona jest na tyle jasna do znalezienia, że moi uczniowie ją znajdą, to rzeczywiście jest taka rzecz warta polecenia. O, widzę, że Państwo też stosujecie, czytam sobie tutaj informacje na czacie, więc to jest fajne, widzę, że też to robicie. Dziękuję, że się dzielicie, bardzo to miłe. Ja myślę, że kluczowym, o czym mówisz, to jest to, żeby też zachęcać dzieci po prostu do skanowania tekstu. Że to pierwsze czytanie, czyli trochę co robimy przed zasadniczym czytaniem, mówiłyście już wszystkie o tym, to jest trochę obejrzenie. Obejrzenie całego podręcznika, a w tym przypadku obejrzenie całego tekstu. Ja się do podręcznika z biologii będę odwoływać, bo jakoś mi ta piąta klasa gdzieś blisko ze mną była przez ostatni rok, więc zaglądanie najpierw do tekstu, jak on jest zbudowany, jak wyglądają śródtytuły, co jest wyboldowane, jakie są te ryciny i grafiki, zanim rozpocznie się sam proces czytania, jest już po pierwsze zapoznaniem się wstępnym z treścią, jest takim wstępnym uczeniem się, może zaciekawieniem, mam nadzieję, i potem jeżeli wprowadzamy właśnie pytania, bądź inne zwiastuny, o których nam zaraz Natalia opowie przy bardzo długich tekstach, czyli lekturach, może zachęcić do czytania, ale ja mam poczucie, że też to ułatwi samo czytanie, bo my robimy jakiś wstęp, rozgrzewkę, trochę jak na siłowni. Nie skaczemy na głęboką wodę od razu z całym długim tekstem, rozdziałem w podręczniku, tylko rozpoczynamy jednak takie spokojne wchodzenie w ten temat, zanurzenie się w tym temacie. Myślę, że nie tylko młodszym dzieciom, ale również starszym będzie to odpowiadać. Uśmiechasz się, Edyto, ja nie wiem, czy to coś znaczy. Tak, uśmiecham się, bo właśnie włączyłam mikrofon, żeby powiedzieć, że biorę sobie słowo skanowanie i pewnie będę go używać, też może nauczę swoich uczniów, żeby przeskanowali na razie pierwszy temat, co tam jest, jakie są zdjęcia, ilustracje, to jest super pomysł, dzięki za to, Kasiu. Ja używam tego określenia na warsztatach z młodzieżą, jak uczymy się właśnie, jak pracować z tekstami w podręczniku, to i rozmawiamy wtedy właśnie w ten sposób. Wiecie, jak działa skaner? No to spróbujmy być właśnie. I stąd to określenie skanowania, żeby potem było troszkę łatwiej. Natalio, to ja Cię wypuszczam na te długie teksty w takim razie. Jak to jest z tymi zwiastunami? Zupełnie tak samo, jak tutaj mówiłyście o podręczniku i o skanowaniu. No to podobnie, myślę, warto pracować z lekturami i ponieważ zdarza się, łapię na tym uczniów, że niektórzy wspomagają się tylko i wyłącznie streszczeniami z internetu, to ja transparentnie zupełnie im mówię, że jeśli tego potrzebujesz, chociaż pamiętaj, jakie są, mogą być konsekwencje tego, że czytasz tylko streszczenia, ale jeśli to robisz, to nie zapomnij wypożyczyć z biblioteki książki albo ją kupić i właśnie przeskanować tekstu, jednak zobaczyć, z jakich rozdziałów się ta lektura składa, jak się zaczyna, jak się kończy. Przeczytaj chociażby fragmentach, żeby się zorientować w języku, jakim posługuje się autor. Można się obrażać, można powiedzieć, czego ty uczysz w ten sposób. No, ja myślę, że jeśli miałoby to zostać tylko na streszczeniu, to wolę, żeby chociaż tak się z tym tekstem uczeń zapoznał. I ja od razu też mówię, że ja bardzo dużo czytam na lekcjach, ale o tym będzie już właśnie w momencie, jak będziemy mówić o tym, co robić w trakcie. Natomiast jeśli chodzi o to wprowadzenie do lektur, to takie
Taka metoda, jaką ja stosuję, zwłaszcza wobec trudniejszych lektur w szkole podstawowej albo w szkole średniej. I no, w szkole średniej chociażby są to Dziady, część trzecia. W podstawówce nie wiem, czy Dziady, część druga, ale akurat tutaj takie słabo widoczne trochę zdjęcie jest takiego przewodnika po lekturze, jaki ja stworzyłam. Tam podtytuł brzmi Instrukcja obsługi lektury Dziadów, części drugiej Adama Mickiewicza. To są zadania, to są właśnie takie zachętki, to są często takie trochę pytania na dobry początek, takie kreatywne, takie zmuszające do myślenia. Czasem konteksty, żeby osadzić też w biografii autora, tutaj w tym przypadku Mickiewicza, uczniów, to sporo daje. Czasami przygotowujemy się tak do lektury, że oglądamy zwiastun w formie wideo i uczniowie przygotowują zagadnienia, problemy, jakie się mogą pojawić, często w formie graficznej, czyli rodzaj kart pracy. Bardzo lubię korzystać z kart pracy, ale tych kart pracy, które tworzą moi uczniowie, bo od takiej klasycznej kultury kart pracy, kserówek, raczej staram się odchodzić. Natomiast te zwiastuny nie muszą być w formie wideo. Czasem przynoszę po prostu rekwizyty, które wyrzucam na stół i pytam, o czym to będzie, jak myślicie? I tu znowu jest takie uruchomienie i wyobraźni, i kreatywności po to, żeby no, uczniowie wygenerowali chociaż pięć tematów albo pięć problemów. Uczę odróżniać, czym jest temat, czym jest problem. Zadajcie jakieś pytanie, co was zainteresowało. Czasem to są właśnie memy, które wykorzystuję. Czasem to uczniowie. Proszę ich, żeby jak będą w trakcie lektury, to mają znaleźć memy dotyczące tej lektury. Czy coś wam się kojarzy? Z tego mają zazwyczaj sporo radości. Konteksty jeszcze na sam koniec. To jest pojęcie, które my znamy z podstawy programowej z liceum, z języka polskiego, natomiast w szkole podstawowej to ma duże znaczenie, bo no przecież te teksty nie fruwają w próżni, one też powstawały kiedyś, jakaś była motywacja powstania tekstów, geneza. Ja zbieram różnego rodzaju lotki, foldery, prospekty z muzeów, broszurki i to też jest czytanie i to też jest oswajanie z tekstem lektury, jeśli z tak różnych źródeł uczniowie mogą przeczytać coś o tej lekturze, czy o danym autorze, czy o danym czasie, czy miejscu, w którym ta książka powstała. Dziękuję Ci, Natalio. My jeszcze rozmawiałyśmy przed naszym dzisiejszym webinarium o wstępnym uczeniu się. Wstępnym uczeniu mam na myśli ściągawkę do lektury, gdzie uczniowie na przykład dostają na mapie myśli powiązania pomiędzy bohaterami, imiona, nazwiska bohaterów, relacje czy jakieś elementy związane z wydarzeniami po to, żeby łatwiej czytało się ten trudny tekst, szczególnie jeżeli na przykład jest bardzo dużo bohaterów w jednej postaci. I ty mówiłaś o tym, że te mapy myśli u ciebie czasami po prostu mają puste miejsca, gdzie można w trakcie lektury, czyli łączymy, co robimy przed czytaniem z tym, co robimy w trakcie, do uzupełnienia. Ja się spotkałam właśnie z wariantem, że on jest całkowicie wypełniona, taka mapa myśli dotycząca lektury, którą omawiamy wspólnie po to, żeby potem łatwiej taki tekst, jednak bardziej rozbudowany niż tekst w podręczniku, uczniowie czytali. Nie wiem, czy Państwo mają swoje inne praktyki przed czytaniem. Zachęcamy, żeby się Państwo z nami dzielili tymi pomysłami. Z nami, jak z nami, ale z wszystkimi osobami, które dzisiaj z nami tutaj są. I przechodzimy w takim razie do sedna sprawy, ale tak naprawdę to już dużo się zadziało, bo uczniowie są już przygotowani wstępnie do tego, co się wydarzy w trakcie czytania. To co robić w takim razie oprócz czytania w trakcie czytania? Bardzo to brzmi dziwnie, ale tak, co robić oprócz czytania w trakcie czytania? Wyrywam się ja. Ja muszę powiedzieć, że ja pracuję z małymi dziećmi i rzeczywiście, tak jak Wam powiedziałam już tutaj na początku, że ja naprawdę od jakichś 2 lat zauważyłam bardzo duże kłopoty moich uczniów i one też kończą się tak, że jeśli ja daję zadanie, bo generalnie nigdy nie robię tak, że przeczytaj, żeby się dowiedzieć i żeby opowiedzieć, albo że daję jakieś pytanie i przeczytaj i odpowiedz na pytanie. Zawsze do tekstu, do jakiegoś fragmentu tekstu podręcznika jest jakieś zadanie, które uczeń ma wykonać. I te zadania są różne. Tutaj też Państwo pisaliście, że nie korzystacie z takich gotowych. Ja przyznam, że
rzeczywiście, tak jak i Natalia, odchodzę trochę od takich kart pracy gotowych na kartkach, bardziej takie odpowiednie i bardziej korzystne wydaje mi się budowanie zadań do konkretnych jakichś treści, też opartych na podstawie podręcznika. Ale chcę tu już przede wszystkim powiedzieć, że ja rzeczywiście zdarza się, że czytam z uczniami po prostu tekst. Zdanie po zdaniu, bo zdarzyło mi się już nieraz, że moje dzieci nie rozumieją zdania. Chociaż rozumieją wszystkie wyrazy, które tam są użyte, jednak całości zdania z jakiegoś powodu nie rozumieją. I oczywiście to zabiera mi dużo czasu, ale nigdy nie traktuję tego czasu jako czas stracony, bo kiedy przeczytamy na przykład takie zdanie i mamy jakieś nawet pytanie do tego fragmenciku jakiegoś tekstu, to pytam ich, czy tutaj jest odpowiedź na to pytanie. I idziemy tak rzeczywiście sobie krok po kroku, bo też chcę bardzo mocno dopowiedzieć i podkreślić, że dzieci same się nie nauczą pracować z tekstem po prostu i to się nie zdarzy. Jeżeli my tylko będziemy im mówić, że przeczytajcie i odpowiedzcie na pytanie, albo przeczytaj i wykonaj zadanie, i trzeba być bardzo uważnym i czujnym i bardzo patrzeć na to, co się w klasie dzieje, że jeżeli widzimy, że uczniowie rozglądają się albo po prostu gdzieś próbują zaglądać do siebie, mniej rozmawiając, a bardziej zaglądając, co ty tam masz, to już nas powinno uczulić. Powinno nas uczulić, jeżeli dzieci przepisują zdania z tekstu z podręcznika, jeżeli to jest zdanie żywcem takie przepisane, a myślę, że moje doświadczenia też rozmów z różnymi nauczycielami mówią, że to rzeczywiście jest bardzo częsta rzecz, że dzieci po prostu przepisują cały tekst. I ja zanim zrobię to, o czym pewnie Natalia będzie mówiła, że wybierz, jaki tekst wybierzesz, to ja jednak no, zaczynam trochę od takiego niskiego poziomu, czyli zdarza się, że czytamy zdanie po zdaniu, zdarza się, że czytamy w parach, zdarza się, że uczniowie czytają w grupach i rozmawiają na ten temat, więc trochę modeluję takie ich, taką ich dokładną pracę z tekstem, żeby nie skończyło się tylko to na tym, że wybieram coś, co mnie interesuje i na przykład nie czytam całego tekstu, tylko wybieram datę albo jakąś postać. No i jeszcze później, ale to myślę, że później jeszcze powiem kilka słów na temat pracy z pojęciami i z wyjaśnieniem pojęć, w moim przypadku historycznych, bo to jest wyzwanie. Dziękuję Ci bardzo. Marto, ty powiesz, jak pracujesz z tekstem z biologii? Tak, próbuję właśnie zebrać myśli w tej kwestii. Powiem tak, ja ogromnego takiego dystansu, ale też takiego świeżego spojrzenia na te teksty z biologii zyskałam w momencie, kiedy zrobiłam sobie uprawnienie do nauczania obcokrajowców, bo zaczęłam po prostu zwracać bardziej uwagę na to, że ten tekst, mimo że napisany jest po polsku, to dla polskich uczniów rzeczywiście również może być problematyczny. Jak rozmawiałyśmy już sobie też wcześniej, że ten tekst w podręczniku jest takim bardzo uśrednionym tekstem. Tam jest troszkę prostych słów, troszkę bardzo trudnych, kiedy wchodzimy w biologię, wchodzimy w różne procesy biochemiczne, różne dziwne określenia. To też może w sumie to powinnam była od tego zacząć. Kiedy na przykład pracuję z licealistami, to pokazuję im słowotwórstwo, w jaki sposób, jeżeli chodzi o te pojęcia, o których Edyta wspominała, w jaki sposób na przykład na biologii tworzy się pewne pojęcia, żeby łatwiej było później wyłapywać sens, jaki w nich jest, bo skoro to już jest pogrubione, no to być może jest to dla nas istotne, więc warto by było na to zwrócić uwagę. Więc przy młodszych dzieciach czytanie zdanie po zdaniu nawet, jestem jak najbardziej za tym oczywiście, ale też teraz wkładając w troszeczkę jakby w to narzędzia nowoczesne, które mamy, aczkolwiek one troszeczkę wymagają już zamieszania z naszej strony, proces upraszczania tekstu, który mamy, bo okazuje się, że mając zwykły translator googlowski, bo wiadomo, podręcznik kiedy mamy, to ta praca na nim i upraszczanie tego tekstu sprowadza się jakby tylko do naszej pracy jako nauczyciela, który może wskazać uczniowi, jak powiedzieć tu prościej. Ale my możemy też pomóc uczniowi i pokazać mu, jak można spróbować zrobić to prościej. Oczywiście z maluszkami będzie to trudne,
ale już myślę, że od piątej, szóstej klasy, to większość dzieciaków na hasło ChatGTP, to one doskonale już wiedzą, o co chodzi. To bardziej nauczyciele troszeczkę boją się jeszcze tego tematu. Uczymy się tego i uczmy się, bo to bardzo ułatwia pracę. Ale nawiązując, przy wykorzystaniu prostego narzędzia, na przykład jakim jest tłumacz Google, który robi zdjęcia i można z tego zdjęcia wyciągnąć tekst. Ten tekst wystarczy skopiować, wrzucić go do czata GTP i poprosić o to, żeby on ten tekst uprościł. I wtedy próbujemy z uczniami ten tekst przeczytać i zadajemy pytanie, jakie są efekty, tak? Jak oni teraz rozumieją, czy ten tekst, który przeczytali, był prostszy, na przykład. U moich uczniów, że tak powiem, udało się to zrobić, spróbowaliśmy coś takiego na lekcji zrobić, no i oni się zdziwili, że ten sam tekst może być napisany dużo prostszym językiem, łatwiej im było zrozumieć właśnie to clue, te takie najważniejsze elementy, bez ubierania w tego, w to bardzo trudne słownictwo. Tak? Ja mam świadomość, że nie wszystkie dzieci korzystają z telefonów, nie mają tej możliwości, ale my przecież jako nauczyciel też to możemy zrobić. Możemy nawet przygotować sobie taki tekst w domu, bo kiedy mamy konto na stronie czatu GTP, to on pamięta wszystko to, co jakby zadaliśmy mu do zrobienia, całą pracę domową jakby, którą wykonywaliśmy, i my możemy pokazać dzieciom ten sam na przykład fragment tekstu, który przeczytali przed chwilą z podręcznika, ale w wersji uproszczonej, języka uproszczonego. I nagle się okazuje, że ta łacina dosłownie dla niektórych, która jest w podręczniku, szczególnie jak właśnie zaczynamy tą pracę na nowym przedmiocie, okazuje się, że to jednak jest dosyć proste i dosyć zrozumiałe. Dziękuję. Tym bardziej można to przekładać na upraszczanie materiałów dla uczniów, dla których język polski jest językiem nowym. To tak, taki... ale okazuje się, że na polskich dzieciach też to dobrze działa. Tak, szczególnie wiemy, że dzieci, które mają zróżnicowane potrzeby edukacyjne, często potrzebują, przynajmniej na początku, wsparcia właśnie takim uproszczeniem przy trudnych tekstach, a szczególnie przy właśnie biologii, chociaż dowiedziałam się również, że historia też jest wyzwaniem do zrozumienia. Natalio, w takim razie przekazuję Tobie, co w trakcie czytania? Ja myślę o tym czytaniu podręcznika i tekstów popularno-naukowych, jakie w podręczniku, fragmentów takich tekstów, które się znajdują, zwłaszcza w liceum, no i o czytaniu lektur, więc myślę, że Marta poszła tu już o krok dalej, jeśli chodzi o to nauczanie uczniów czytania ze zrozumieniem, przekładania z polskiego na polski, wykorzystując do tego narzędzia ChatGPT, narzędzie ChatGPT, myślę, że to super pomysł i świetna przygoda dla uczniów. I też ja mam wrażenie, że cały czas jeszcze jakiś taki stereotyp, że o, nauczyciele to się boją i nie, bo uczniowie będą tam ściągać pracę, będą na podstawie tego pisać i tylko to jest złe narzędzie. Tymczasem ja bardzo często też wykorzystuję i pokazuję, wręcz wpisujemy różne pytania, sprawdzamy, co wie, czego nie wie ChatGPT. To jest też ciekawa zabawa. Ja mam w takiej formie analogowej rodzaj takiego przewodnika pełnego porad po czytaniu, czyli no nie wykorzystuję tu narzędzia, takim narzędziem muszą się dla siebie stać sami uczniowie. I naprawdę widzę, jak bardzo to jest potrzebne. To już tutaj padło dzisiaj. Edyta wspominała o tym, o swoich obserwacjach, że uczniowie no nie potrafią czytać ze zrozumieniem, że rozumieją sens słów, ale znaczenia tekstu nie. Ja też się z tym spotykam. Pamiętacie na naszym roboczym spotkaniu, przyszło mi do głowy, że to jest w ogóle, wiecie, taki temat, podręcznik, czytanie ze zrozumieniem, Boże, od ilu lat to się wałkuje, od chyba początku mojej kariery w szkole, pracy, to słyszę o czytaniu ze zrozumieniem, tak, badania, PISA, wszystkie, natomiast to jest tak passé w dobie filmików, TikToków, obrazeczków i infografik i tej kultury właśnie obrazkowej, że jest już w awangardzie. Uczenie się czytania tekstu, pracy z tekstem, to jest, a myślę, że jest to klucz do w ogóle zrozumienia wielu zjawisk i też do samorozwoju i dlatego to jest takie ważne. I widzę, tak jak Edyta, tą
potrzebę uczenia, pokazywania dzieciakom, jak czytać, z zejściem na ten poziom najniższy. I ja mam taki przewodnik, to jest w formie A4 wskazówek, jak podejść do tekstu. Właśnie na początku mówię o skanowaniu tekstu, o tym, że też no, taką strategią uczenia się z tekstu jest ta, no, ta strategia uczenia się w odstępach, czyli nie, że po prostu zaliczysz, zakujesz, zaliczysz i zapomnisz i raz do tego podejdziesz, tylko najpierw przeskanuj tekst, potem raz przeczytaj, potem czytaj uważnie. To niestety zabiera więcej czasu, ale jak obserwuję sposób nauki na przykład licealistów z podręcznika, to jest zakreślacz i jadę. I w sumie wszystko jest zakreślone, więc oczywiście wiemy z badań, że jest to najmniej efektywna forma, metoda, strategia na naukę czegokolwiek. No więc w tym poradniku, moim przewodniku pełnym tipów, jest sporo takich właśnie sposobów opracowywania tekstu, nadawania im śród tytułów, jeśli nie ma. Odtwarzania w ogóle toku myślenia autora, i to bardzo w testach języka polskiego w użyciu na maturze obecnej się przydaje. To też pomaga później pisać własne rozprawki. Jak potrafisz odtworzyć sposób myślenia człowieka, jego tezę i argumenty, których używa, to też się przydaje do pisania. Pokazuje, jak fiszkować, pokazuje, jak zaznaczać ważne fragmenty, jak właśnie stawiać, jakie pytania stawiać. To są tego typu porady i tipy. I to też chyba dziewczyny przyznają mi rację, wspominałyśmy o tym, ja nie daję tego na początku roku i mówię, zapoznajcie się i tyle. Ja proszę uczniów o noszenie tego w książce, w podręczniku i my wyciągamy i my ćwiczymy na lekcji te stosowanie tych porad. Praktycznie na każdych zajęciach, jeśli pojawia się tekst, trudniejszy, dłuższy tekst mamy czytać, mówię, słuchajcie, to dzisiaj spójrzcie na ten pierwszy punkt, co tam jest. No tam jest informacja o tym, żeby zadać sobie pytanie do danego fragmentu. To teraz chcę zobaczyć na marginesie tego tekstu w podręczniku ołówkiem, do każdego fragmentu, do każdego akapitu pytanie z waszej strony, żebyście teraz spróbowali poćwiczyć to. I tak to u mnie wygląda, jeśli chodzi o podręcznik. Uczę też notować i podobnie. Nie to, że pokażę metody notowania, a tu szkielet rybi, a tutaj jakaś mapa myśli, tylko my potem regularnie to ćwiczymy. Naprawdę przy pracy z tekstami to wykorzystujemy. I to jeśli chodzi o podręcznik, to chyba tyle. No mam jeszcze tutaj metody dotyczące tekstów, lektur, chociaż zdarza mi się też teksty z podręczników, tak jak u Edyty, czytać na głos, zdanie po zdaniu, zwłaszcza tych trudniejszych, popularno-naukowych tekstów. Nie wiem, czy teraz o tych lekturach jeszcze trochę? Możesz jeszcze słówko, będziemy przebiegać, co robić po czytaniu. Ja podbijam bardzo, że w trakcie czytania to jest najlepszy moment na robienie notatek. Że to jest ten moment, kiedy zaczynamy robienie notatki po fragmentach, po właśnie rozdziałach, akapitach. Nawet jeśli potem ona miałaby być modyfikowana, to robienie notatek. I tutaj już z Edytą narazałyśmy się wcześniej, że powiemy Państwu o esencjonalnym jednym zdaniu podsumowującym. I kiedy to mogłabyś to i potem Natalio opowiesz jeszcze chwilę o lekturach, poproszę. Tak, to esencjonalne tak zwane pytanie, takie zdanie podsumowujące, to polega taka metoda na tym, pewnie Państwo to też stosowaliście, że uczniowie czytają jakiś fragment. Najczęściej ja zresztą muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o teksty podręcznikowe, to ja rzadko zostawiam ucznia samego z tekstem. To znaczy albo jestem tam ja, albo są oni w parze na przykład, albo w trójce. Bo wydaje mi się, że to jest zbyt obciążające dla moich przynajmniej uczniów, żeby oni zupełnie zostali sami z tekstem podręcznika. I oni sobie czytają dany fragment i mają napisać jedno zdanie podsumowania, takiego esencjonalnego, czyli oznacza to, że powinni oddać jakby najważniejszy sens tej treści, ale wiedzą, że nie wolno im przepisać. No używam słowa nie wolno, ja rzadko używam nie wolno, ale w tym przypadku nie wolno. Nie wolno im przepisać tekstu, który mają w podręczniku. Muszą to zdanie jedno najczęściej stworzyć takie, żeby ono było jedno, a żeby jednak tę esencję tej treści oddało. I muszę powiedzieć, że to jest też dość trudne okazało się, ale nie niemożliwe. To znaczy na pewno, wiecie Państwo, ja bym oczekiwała, żeby te zdania były takie super napisane, naprawdę wszystko tam było. Było różnie, ale nie liczy się efekt, liczy się proces. Liczy się proces robienia tego, dochodzenia do tego i tego, że oni też się tego podczas tej pracy właśnie uczą.
Jeszcze ja może powiem inną trochę taką techniką czytania, wybierania trzech kluczowych na przykład słów z danego akapitu. Moi uczniowie wybierają trzy słowa, oni wiedzą, że w instrukcji jest to podane, że to powinny być takie słowa, które oddają też jakby sens. I potem dopiero już po zamknięciu tekstu z tych słów układają zdania, które mają jakby przekazać też główny sens treści, który przeczytali. To też jest trochę takie odwrócenie, ale też myślę, że to jest fajne zadanie. A już jak jestem przy głosie, to powiem tylko bardzo krótko, zanim Natalka opowie o lekturach, to chciałabym powiedzieć, że podręcznik to nie jest tylko tekst. W moich podręcznikach, żałuję, że ja nie miałam takich, jak chodziłam do szkoły, ale w moich podręcznikach jest ogromna ilość infografik, zdjęć, tekstów, podpisów, jakichś biogramów różnych ciekawych osób. Zdarza się, że są jakieś ciekawe historyjki z historii wypisane i chciałabym zachęcić wszystkich, żebyśmy o tym nie zapominali, bo po to się autorzy napracowali, żeby dać nam tam taką esencję i naprawdę fajnie można popracować nad biogramem jakiejś osoby, nawet polecając wypisać, co cię najbardziej zainteresowało z życia tej osoby. Dzieci tam piszą różne śmieszne rzeczy, bo te śmieszne rzeczy tam są. I trochę ja zawsze mam taki dylemat, bo oni zapamiętują te śmieszne, a może nie te ważne, ale też nie zapominajmy, że bardzo dużo można wysnuć wniosków z diagramów, z ilustracji, że nawet takie proste zadanie, co widzisz na tej ilustracji, żeby chociażby ćwiczyć z uczniami język faktów, nie opinii, a faktów, co dokładnie tutaj jest, co widzisz, widzę konia, widzę pożar, widzę ogień, widzę dym na przykład. I też myślę sobie, że właśnie w czytaniu tekstów bardzo ważne jest, w moich tekstów historycznych, bardzo ważne jest odróżnianie faktów od opinii. I to jest też taka rzecz, którą warto z tekstem robić, zaznaczać, co jest faktem, co opinią, co jest pozytywnego, co jest negatywnego i można też na tym dużo, naprawdę dużo fajnych zadań budować. Jak Państwo słyszą, ten wątek, co robić w trakcie, jest, on się nie kończy, bo myślę, że kolejne przykłady nam się namnażają. Jest również slajd Natalii, ale ja pozwolę ci o tych lekturach krótko oczywiście opowiedzieć, dlaczego one są takie wyjątkowe. Więcej metod Państwu zaraz pokażemy książkę, w której można je znaleźć, ale Natalio, wiem, że Twój przewodnik też cieszy się tutaj dużym zainteresowaniem, ale zapraszam Cię, żebyś opowiedziała o lekturach. Ja tylko powiem, że ten mój przewodnik, no to jest rzecz banalna, mam wrażenie, ona wynika z moich obserwacji, ale też z tekstów, z których zebrałam jakieś informacje o tym, jak to czytanie ze zrozumieniem, co wspiera to czytanie ze zrozumieniem. Musiałabym go troszeczkę może podrasować i postaram się ewentualnie przesłać, ale poprosiłam o Olę, żeby wróciła do poprzedniego slajdu. Jeszcze chcę powiedzieć o takiej ważnej bardzo, no właśnie, to nie jest metoda, to jest konieczność, o tym, żeby czytać lektury na głos w klasie ze znajomymi polonistkami stwierdzamy, że naprawdę takie teksty, które kiedyś zlecało się do przeczytania licealistom i oni sobie z nimi spokojnie radzili, dzisiaj jest to dla nich bardzo trudne, na przykład odprawa posłów greckich, czy nawet Dziady, część trzecia. Niektóre takie teksty też w podstawówce sprawiają problemy. I to jest, można powiedzieć, no kto ma na to czas? Ja myślę, że ponownie można po prostu zlecić przeczytanie i ci uczniowie albo przeczytają streszczenie, a jeśli czytamy podczas zajęć, to jest to, no dwie bym powiedziała, jakieś korzyści z tego, po pierwsze poznają te teksty, po drugie właśnie uczą się jak czytać teksty. Ja myślę nawet, że my mamy wtedy szansę pokazać, jak przeżywać sztukę, no bo literatura to forma sztuki i możemy tutaj dzielić się z uczniami, ja też oczywiście od razu idę w relacyjną ścieżkę. Jakie to jest
budujące relacje, jak my zatrzymujemy się podczas czytania i mówimy, że zrobiło coś na nas wrażenie, pytamy, a jak wy to odbieracie? Albo dzielimy się spostrzeżeniem, wiecie co, jak czytam ten fragment, to kojarzy mi się to z czymś takim w życiu codziennym, a wy, z czym wy to kojarzycie? Macie jakieś skojarzenia? To jest wspólne przeżywanie, wspólny odbiór literatury, to jest piękne, robienie takich właśnie stop klatek. Poza tym oczywiście my w podstawie programowej mamy cały zbiór pojęć z teorii literatury i takie wybebeszanie tekstu, właśnie sprawdzanie, jak to jest zrobione, to jest też no, bardzo kształcące dla uczniów i ciekawe, tak, żeby zobaczyć, a jak inaczej mógł to ten Mickiewicz napisać? Spróbujmy to przełożyć na taki język prosty. Czy da się taki 13-zgłoskowiec na prosty język przełożyć? No to są i kreatywne, i angażujące też, budujące motywację uczniów formy. I to też, ja mówię tutaj o takim rusztowaniu, to uczy uczniów czytania, bo nie wszystkie teksty czytamy na lekcjach, za chwilę następne będą czytali sami, no ale właśnie to im pokazuje, w jaki sposób mogą później samodzielnie czytać. Ja zawsze mówię, jak uczeń ma być samodzielny, to nie może być samotny, my najpierw musimy to rusztowanie zbudować, żeby później zabrać. No i tutaj na sam koniec ja mogę podzielić się no, takimi różnymi formami, jak pracuję z lekturami. Moi uczniowie tworzą różnego rodzaju takie wyzwania internetowe, webquesty, gdzie opracowują, obudowują lekturę, tworzą takie przewodniki, jakie do niektórych lektur ja mam przygotowane, a oni na przykład zlecam im przygotowanie jakiejś takiej instrukcji czytania tej lektury dla młodszych uczniów i wtedy działają i zbierają informacje autorze czy przygotowują zadania. Tworzymy i escape roomy, i podchody lekturowe też. Znowu ja stawiam na to, żeby oni nie tyle odbierali prezentację i żebym ja wyświetlała z Geniali prezentację, tylko żeby oni się uczyli robić i włączali tutaj, tak jak tam mówi w podręczniku, nie tylko tekst jest ważny, to też, żeby różne inne źródła, informacje o lekturze się pojawiały. I jeśli mogę poprosić o przerzucenie, tam jest parę zdjęć i takich właśnie pomysłów na lektury, akurat ze szkoły podstawowej, no to jestem ogromną entuzjastką metod aktywnych, czyli oprócz tego, że poznajemy to, co trzeba poznać i kształtujemy te umiejętności, które przewiduje podstawa programowa, jeśli chodzi o daną lekturę, no to właśnie staram się zaangażować. W przypadku Kamieni na Szaniec gotowaliśmy, robiliśmy kuchnię białą-czerwoną, jakieś potrawy, to akurat się zbiegło chyba z jakimś świętem niepodległości, więc cała szkoła miała ucztę, ale staram się, żeby to też było kreatywne i tu przy każdej z tych lektur ja na koniec kształtuję pisanie, jakąś formę pisemną, ale na przykład nie chcę, żeby to było nudne, czyli jak charakteryzuję bohatera Kamienia Szaniec, to ma być mój przyjaciel. Ja piszę, dlaczego to jest mój najlepszy przyjaciel. W Syzyfowych pracach zaproponowałam taką rozprawkę, czy między nauczycielami a uczniami może być zgoda, czy mogą funkcjonować w zgodzie, czy to zawsze muszą być przeciwnicy, taki trochę prowokacyjny temat rozprawki. W Zemście tłumaczyli, czy skupiali się na tekście i starali się tłumaczyć, jak inaczej mógłby się zachowywać Cześnik i co by mógłby mówić, jakich zwrotów używać, no i przemówienie o życzliwym traktowaniu się. W Małym Księciu takie opowiadanie o bohaterze, no, który zmienił moje myślenie. No wszystko to, żeby uczniowie przeżywali, żeby to było kontakt z lekturą, żeby był naprawdę takim czymś, co uruchamia jakieś ich subiektywne spojrzenie, no, żeby to nie były zupełnie nieistotne teksty, które nic mi nie robią, a zdarzają się takie lektury, z którymi już no, trudno je odnieść do życia, to po prostu zrobimy sąd nad lekturą, zastanawiamy się, czy to dobrze, że ta lektura jest w kanonie lektur i tak szukamy argumentów za i przeciw. Wiem, że wielu nauczycieli też to robi. To też fajna okazja do dyskusji na temat kanonu i tego, co powinniśmy wiedzieć. Ja też promuję czytelnictwo i staram się co roku jakąś akcję wdrożyć. Ostatnio mniej, bo się skupiam na działaniach psychologicznych, ale właśnie różnego rodzaju jakieś akcje plakatowe, fotograficzne, żeby promować kontakt z tekstem i czytanie. Także to dodatkowo.
Ja czuję, że te rozprawki i przemówienia to też jest element, który mógłby być po czytaniu, prawda? Bo wtedy już jesteśmy Tak, zapoznani z tak, tak, tekstem tak. i lekturą. To w takim razie trzeci etap było przed, w trakcie, co robić po czytaniu. Co można z uczniami robić po czytaniu, żeby wspierać sam proces rozumienia tekstu, który uczniowie czytają? Edyto, Marto, która z Was chciałaby zacząć? Marto, zaczniesz? Okej. Co po czytaniu? No myślę, że dla mnie najistotniejsze jako biologa jest dowiedzenie się od uczniów, po pierwsze, co zrozumieli, ale co z tym zrobić. Bo no, biologia jest takim przedmiotem, który no, no jakby nie było, jest o nas w dużej mierze. Oczywiście dużo tam pantofelków i różnych dziwnych organizmów, ale one też po coś są i one też nam mogą coś zrobić czasami. Więc takie wyciąganie właśnie, ale co ty z tego w ogóle weźmiesz? Co ci jest potrzebne? Co ci się może przydać? A co na przykład, w jakiej sytuacji może ci się to przydać? Czy na przykład, nie wiem, kiedy pójdziesz do lekarza, kiedy wyjedziesz za granicę na przykład, tak? Takie przeniesienie tego, tej wiedzy takiej stricte książkowej, nieprzyjaznej bardzo często dla naszych uczniów, właśnie na takie życie codzienne. Tak przypomniało mi się jeszcze o tych biednych maturzystach, którzy bardzo często są katowani tymi bardzo trudnymi tekstami, takimi bardzo naukowymi, tak? Po prostu fragmentami wyciętymi zazwyczaj z jakichś materiałów źródłowych. I bardzo często ta młodzież, która w to trafia, to oni są przerażeni. Proszę pani, bo ja nie rozumiem tych słów. No dobrze, ale pytanie, czy ty rozumiesz globalnie? To jest bardzo istotne, nie? I takie właśnie też wspieranie im w tym, ich w tym, że ty nie musisz rozumieć każdego słówka pojedynczo, bo one mogą być trudne, mogą być okropne. Okej, mamy prawo sprawdzić, mamy prawo nie wiedzieć, ale ta właśnie ta globalność, tak? Czy ty potrafisz wyciągnąć wnioski jakieś z tego tekstu? Czy potrafisz wykorzystać ten tekst do jakiegoś zadania na przykład? Czy potrafisz go skutecznie i szybko podsumować? Bo to jest, myślę, że też bardzo ważne. To tyle. Dziękuję. Mnie chyba najbliższe, wiecie, to jest jednak taka autorefleksja uczniów i ja bardzo dużo rzeczywiście z nią pracuję. Pracując z OK Zeszytem, jakby ta autorefleksja czy refleksja uczniowska jest wpisana w pracę na lekcji czy właśnie pod koniec lekcji. I wtedy, kiedy mam rzeczywiście taką pracę z tekstem, z podręcznikowym tekstem albo z tekstem źródłowym, które też są zamieszczone często w podręczniku, to zadaję dzieciom często takie pytanie, co ułatwiło ci pracę z tym tekstem, albo co było dla ciebie trudne, co było dla ciebie łatwe. No i tutaj przyznaję, że często czytam sobie te refleksje moich uczniów, bo oczywiście nie wszystko zdążymy przeczytać na lekcji, kiedy jest już koniec i kiedy prawie już dzwoni dzwonek, to podczas tego, kiedy przeglądam te ich zeszyty, to czytam sobie i muszę powiedzieć wam, że jest to dla mnie naprawdę lektura czasami taka otwierająca, bo nigdy by mi nie przyszło, że słowa, które są bardzo proste, są używane w naszym takim codziennym języku, w zdaniu są dla dzieci takie trudne. Ja też po czytaniu mam taki trochę zwyczaj, właściwie to dwoma się podzielę, bo dwoma, bo jeden z nich to jest to, że moje dzieci zapisują sobie w OK zeszycie przy danej treści, przy danej notatce, na której stronie znajdują się treści, na przykład do mapy myśli albo do grafnotki, którą muszą zrobić, bo gubią się w podręczniku. Podręcznik jest bardzo obszerny, realizujemy na lekcji dużo mniej, pewnych fragmenty w ogóle pomijam, w związku z tym często też dzieci nie wiedzą później, gdzie na przykład mają znaleźć treści, które pozwolą im dokończyć to zadanie w domu chociażby, więc zapisują sobie to. No i mamy jeszcze coś takiego jak słowniczek, czyli takie trudne słowa, chociażby jak słowo pańszczyzna czy wasal. To są słowa, które są dla dzieci trudne, a z mojego punktu widzenia są istotne, to znaczy do zrozumienia następnych treści, na następnych lekcjach są ważne, w związku z tym z boku zawsze wypisują sobie te takie trudne słowa i taki mamy zwyczaj, że najczęściej oznaczamy sobie to jakoś, to znaczy wpisujemy w chmurce na przykład takie słówko i to w całym zeszycie jest takie samo to słówko, które jest też takim słowem, które trzeba gdzieś zapamiętać i tam zawsze właśnie znajduje się też numer strony, gdzie jest jakby z wyjaśnieniem też tego pojęcia.
nowego. To ja tyle. Natalio, u ciebie po czytaniu? Mi to trochę trudno rozdzielić to w trakcie, po czytaniu, ale też chyba najsilniej postawiłabym na tą refleksję, od której zaczęła Marta i Edyta też pociągnęła ten wątek. No w moim przypadku, zwłaszcza jeśli chodzi o lektury, to jest taka odpowiedź na pytanie, no właśnie, co mi robi kontakt z tym tekstem, czego ja się dowiedziałam, co przeżyłem, co zrozumiałem, jak to odnieść do właśnie do życia, czy mam jakieś skojarzenia. I żeby sprawdzić te wszystkie kształtowane umiejętności, robimy różnego rodzaju zadania, stawiam na ocenianie kształtujące i to wykorzystuję i samoocenę, na przykład przy ocenianiu prac, przy pisaniu, później sprawdzaniu tych prac, albo ocenę koleżeńską, ale też przygotowywanie nawzajem sobie uczniów zadań, czyli taką pocztę zadaniową, gdzie się tworzy zadania, wrzuca i później uczniowie losują z danej lektury. Czasem, jeśli z lekturą związany jest jakiś główny problem czy parę problemów, to pracujemy tą metodą think per share, czyli najpierw uczeń zastanawia się nad rozwiązaniem tego problemu, odpowiedzią na to pytanie na podstawie lektury, wtedy rozmawia z kolegą, koleżanką na ten temat i na koniec zastanawiają się, jaka taka właśnie esencja, główna myśl z tych refleksji, z tej rozmowy między nimi może mogą się podzielić z całą klasą. Tak jakby zmodyfikowana metoda trochę kuli śniegowej, takie pomieszanie tutaj, ale zwrócę uwagę, że i chyba to już też dzisiaj padło, a tak, Edytka powiedziała, że nie zostawia ucznia samego z tekstem, mi też się to rzadko zdarza, chociaż staram się organizować czasem takie doświadczenia, bo wiem, że na egzaminie ósmoklasisty i na maturze uczeń pracuje sam z tym tekstem, więc też ja zachęcam uczniów do tego, żeby takie warunki egzaminacyjne przy czytaniu tekstów sobie czasem stwarzali, zupełną ciszę. Żadnej muzyki w tle, żadnego szumu w tle, bo to dobrze, żeby się oswoić z taką właśnie sytuacją. Natomiast w większości pracuję w grupie. I ta praca w grupie, praca z tekstem w grupie, na podstawie tekstu w grupie, w parze, dzieci mają prawo nie umieć pracować nad tekstem. Mają razem, mają prawo się rozpraszać, odpływać myślami. Jeszcze raz powtarzam, jak przy wszystkim tutaj, to takiej pracy w grupie czy w parze też trzeba uczyć. Nie? Kontakt z tekstem w grupce, żeby to była efektywna praca, to trzeba ćwiczyć i nie ma co obrażać się na formę grupową pracy, że ach, nie, robi się z tego kawiarnia, to nigdy nie jest efektywne. Tak? Myślę, że to może być bardzo efektywne, jeśli pokażemy, w jaki sposób trzeba pracować. Dziękuję Ci, Natalio, bardzo. Ja Was nie pośpieszam, ale jednak troszeczkę nam przyspieszam. Książkę, którą pokazujemy, ja ją mam, Edyta miała swój egzemplarz, gdzie jest cały rozdział o czytaniu, który służy zrozumieniu. O część przykładów omówiłyśmy, jest tutaj wiele, o wiele więcej. Jeśli ktoś z Państwa ma ochotę zaopatrzyć się na nowy rok szkolny, w rozdziałów, bo tą książkę mam bardzo dobrze przewertowaną, jest dużo więcej niż tylko o czytaniu ze zrozumieniem. Bardzo zachęcam, jest to tłumaczenie wydane w naszym wydawnictwie, dostępne w naszym sklepie, jeśli ktoś ma ochotę poprzeglądać. Mnóstwo przykładów, również przykładów polskich, można pokorzystać i spróbować pracować z tekstem właśnie w ten sposób. To taki drobny przerywnik był. I podsumowująco albo też otwierająco, przygotowałam dla Państwa rękami naszej wspaniałej graficzki Kingi taką bardzo prostą kartę pracy, bo mówiłyście bardzo dużo o modelowaniu różnych strategii pracy z tekstem na lekcji, z samym podręcznikiem, tekstami różnymi, które również są w podręczniku, czy lekturami. Taka prosta grafika, ja opowiem o tym najprostszym wariancie, wiem, że Edyta ma inne wersje pracy z takimi materiałami, były przetestowane w swoją klasą. Mogą Państwo na początek roku szkolnego, co już jest niestety całkiem niedługo, przyjść na lekcję właśnie z taką grafiką, by zapytać uczniów, jak oni najlepiej uczą się, to jest miejsce na wpisanie przedmiotu, żeby trochę zbadać, co sprzyja uczeniu się biologii, historii, języka polskiego, czy geografii, czy fizyki,
w odczuciu Waszych uczniów. Na podstawie tego jak najbardziej można zaplanować jakieś działania w klasie, to znaczy co, jaką metodę pracy chciałabym modelować. Czy to będzie właśnie świadoma praca z tekstem, może robienie notatek, może potrzebujemy wzmocnić jakąś inną strategię uczenia się. I po kilku miesiącach, na przykład na otwarcie nowego semestru, zrobić to jeszcze raz i sprawdzić, jak nasze modelowanie zadziałało, a może jednak uczniowie nadal wolą te metody, które już wcześniej były wdrożone, zaplanowane. Myślę, że ciekawe do pooglądania. Moja koleżanka z pracy, Ewelina Gorczyca, która czasami tutaj przychodzi również na webinaria, powiedziała: słuchaj, ja sobie wyobrażam, że ja bym powiesiła to w gablotce na korytarzu, jak my uczymy się w 5 B biologii, żeby inne dzieci też mogły zobaczyć, jak można uczyć się biologii. Myślę, że sposobów na pracę z tą infografiką jest bardzo wiele. Będzie w mailu do pobrania. Wyślę jak najbardziej z paczką linków dla Państwa. Będzie gotowa, nadająca się do wydrukowania i do pracy z uczniami, więc przed 2, a tak naprawdę 3 września będzie u Państwa na pewno w poczcie mailowej dostępna. Edyto, wiem, że Ty inaczej pytasz uczniów o to, jak lubią się uczyć. Tak, ja pytam trochę podobnie jak tutaj, tylko rzadziej chyba pytam na początek roku, a raczej pod koniec, nie wiem, jakiegoś działu. Bardzo fajnie się to sprawdza, kiedy pytamy, jeśli ktoś z Państwa robi sprawdziany czy jakieś zadania podsumowujące, to w momencie, kiedy jest to podsumowanie, bo jakby to jest taki moment, taka godzina takiej refleksji, kiedy uczniowie przypominają sobie, moje dzieci przeglądają zeszyt i przyglądają się na te zadania, ale teraz sobie nawet pomyślałam, że pewnie pomyślę o tym, żeby zmodyfikować trochę tą kartę, która jest super, bardzo mi się też podoba, też będę jej używała, że wtedy, kiedy będę miała pracę z tekstem z podręcznika, to zapytam moich uczniów, najlepiej uczę się z podręcznika, gdy. Widzicie, można sobie tutaj trochę rzeczywiście takich rzeczy dodać, albo na przykład w pracy z podręcznikiem pomaga mi, albo mi przeszkadza. No i pamiętajmy, że samo zapytanie to niewiele nam daje, trzeba to trochę poczytać i jakby wyciągnąć jakiś wniosek z tych kart, ale rzeczywiście ja bardzo lubię pytać uczniów, wciągać ich w to takie myślenie, trochę z takiego meta poziomu o tym, co im pomaga się uczyć, a co nie. Już nie tylko czego się nauczyli i czy to jest fajne, czy nie, ale właśnie z takiego trochę popatrzenia, trochę z perspektywy na sam proces uczenia się. Dla mnie szalenie ciekawe jest zobaczenie tego procesu, czyli zapytanie na początek, zamodelowanie jakiejś strategii i rzeczywiście powrót na początku na przykład tego semestru czy pod koniec i zobaczyć, czy to, co my chcieliśmy zamodelować, rzeczywiście zostało zamodelowane. Na przykład praca z tekstem podręcznika typu, mówiłyśmy dzisiaj o tym, tworzeniu tych streszczeń jednozdaniowych podsumowań, które przecież uznałyśmy za jednak trudne zadanie dla ucznia. Zachęcam do eksperymentowania z kartą pracy i nie tylko z kartą pracy, może po prostu z pytaniami. Obiecałam rodziców, trochę tam ten wątek rodzicielski przepłynął. Mówiłaś, Natalio, że ty piszesz list, a ty, Edyto, że też przygotowujesz krótką informację dla rodziców w kontekście właśnie podręcznika. To zwracając się do rodziców właśnie na początku roku szkolnego, o czym rodzic powinien wiedzieć, może nawet nie pamiętać, po prostu wiedzieć, może tego nie wie, w kontekście uczenia się i pracy z podręcznikiem? Ja myślę, że wiecie co, ja się staram nie pisać takich listów długich do moich rodziców, bo po prostu wiem, że oni tak nie zawsze to czytają, ale ja zawsze bym powiedziała raczej rodzicu, pamiętaj, że dzisiejsza szkoła to nie jest szkoła 20 czy 30 lat temu i tak jak ty pracowałeś z podręcznikiem, to dzisiaj już generalnie się nie pracuje. Odpowiadałam tutaj dziewczynom, kiedy przygotowywałyśmy webinarium o tym, jak to moja jedna z moich mam kserowała podręcznik i zakreślała zakreślaczem synowi to, czego powinien się nauczyć na pamięć. I naprawdę uczmy się z podręcznikiem, ale inaczej. Natalio, ty powiesz coś o tym liście i o tym uczeniu się z podręcznika? Tak, jeszcze
Oprócz tego, że zachęcam uczniów do takiego podejścia do podręcznika, że można wybrać tekst, czasem po prostu pozwalam im, zwłaszcza w liceum, żeby zdecydowali, z jakiego fragmentu chcą coś przeczytać. Ja podaję im ewentualnie numery stron, oni mogą wybrać sobie tekst, który gdzieś krąży wokół zagadnienia, którym się zajmujemy. Do takiej autonomii zachęcam, tak bardzo rodziców zachęcam do tego, żeby znowu dopytywali i w ten sposób się uczyli z dziećmi, jeśli w ogóle, co dany tekst właśnie zrobił ich dziecku, jak się podobał ten tekst, żeby to rodzice trochę razem ze mną tak uruchamiali taką refleksyjną postawę i piszę, że no razem gramy do jednej bramki zawsze na początku i właśnie to mogą też mi pomóc jako polonistce uruchamiać tę postawę refleksyjną w dziecku i też bardzo zachęcam, żeby dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat lektur szkolnych, jakie pamiętają, czytali fragmenty z dzieciakami tych lektur i rozmawiali o tym. To jest zawsze, też tak buduje, mam wrażenie, takie fajne relacje między uczniem, rodzicem, a mną. Później się wymieniamy. Ja też pamiętam, kiedy się angażowałam dzieciaki w nagrywanie takich krótkich filmików na temat tego, co na przykład o poezji Szymborskiej sądzą rodzice. I to była wielka frajda wtedy, jak odsłuchiwaliśmy te albo filmiki, albo to były nawet krótkie nagrania dźwiękowe właśnie, gdzie rodzice byli na naszych lekcjach. To było podczas zdalnej, więc dużo radości z tego było. Angażowanie rodziców też w to bycie z tekstami w świecie tekstów, nie? Dziecka. Marto, czy ty z rodzicami o podręcznikach do biologii rozmawiasz, czy po prostu raczej oni są tam w tle, w domu? Zazwyczaj kwestia rozmowy na temat podręcznika do biologii pojawia się, kiedy są jakieś wątpliwości. Powiedzmy sobie szczerze, jak gdzieś tam uczeń albo rodzic na przykład rzuca hasłem, ale w podręczniku jest tak napisane. To też jest bardzo często kwestia tego, że rodzice też właśnie myślą, że ten podręcznik to jest taka Biblia. A ja zawsze rodzicom tłumaczę, że ten podręcznik też pisali zwykli ludzie. I tam też nie zawsze wszystko jest na tip-top, bo może się znaleźć jednak jakaś pewna skucha. Zwracam uwagę, że najważniejsze zawsze dla mnie jest ta końcóweczka, właśnie to podsumowanie. Nie dręczmy tych dzieci tym wielkim tekstem i właśnie tym odpytywaniem takim bardzo szczegółowym. Rodzice z czasem się też uczą, szczególnie w tych młodszych klasach, że właśnie ten sprawdzian i tak dalej, on nie będzie sprawdzał wiedzy, która jest w podręczniku, bo on nie powinien sprawdzać tej wiedzy, tylko powinien sprawdzać pewną taką ogólną umiejętność ucznia, a nie znajomość konkretnego słówka czy całego wręcz zdania z podręcznika, choć czasami rodzice by chcieli. Także na spokojnie, jakby podręcznik ok, on ma być, chcę, żeby go mieli. Proszę z dzieckiem obejrzeć ten podręcznik. Podyskutować, zobaczyć, co tam w środku jest, na przykład w człowieku. Może coś dziecko zainteresuje, zwrócić na to uwagę, ale bez spiny, bo to jest nadal tylko podręcznik. Ja sobie jeszcze przypomniałam, że w moich notatkach, bo już widzę, że wyślemy się w podglądzie ostatni slajd na dzisiaj, ale jeszcze obiecałam Edycie, że teksty mogą być nie tylko z podręcznika. W przypadku języka polskiego jest to naturalne, że są to nie tylko teksty z podręcznika, bo mamy lektury, tomiki wierszy, czy jakieś na przykład artykuły, które można czytać w prasie online czy papierowej. Ale Edyto, ty powiedziałaś, że ty korzystasz z tekstów popularno-naukowych, nie tylko tych podręcznikowych. Więc jeżeli możesz jedno słówko i dopowiemy jeszcze z Martą o elektronicznych materiałach, tak na zakończenie. Tak, ja korzystam czasami z tekstów popularno-naukowych, które, wiecie, to też nie jest tak, że ja siedzę i jakby szukam do lekcji jakichś tekstów popularno-naukowych. No, nie jestem aż taką bohaterką, żeby robić to przed lekcjami, ale też będę polecała Wam nie tylko multipodręczniki z wydawnictwa, bo one jakby są kopią podręcznika, ale chciałam powiedzieć o platformie, tej zintegrowanej platformie, którą kiedyś stworzyło nam ministerstwo, ona teraz jest troszeczkę zmieniona, ale zachęcam Państwa wszystkich do zaglądania tam, bo tamte materiały troszkę się pozmieniały.
I na przykład materiały dotyczące lekcji historii są na tyle fajne, że oprócz tekstów, które są też, te ważne treści są wybite, dodatkowo są dodawane różne rzeczy, na przykład jakieś mini filmiki, jakieś zdjęcia, animacje, które się gdzieś ruszają i to, no może w przypadku młodszych, mniejszych dzieci też jest bardzo taką istotną rzeczą, więc trochę sobie ułatwiajmy, bo tam akurat właśnie tych tekstów, takich popularno-naukowych tekstów, ale też dostosowanych do wieku jest sporo, więc zachęcam Was też, nie zapominajmy o tym, co już jest i też jakby sięgajmy też po takie teksty, tym bardziej, że dzisiaj w klasie można to wyświetlić na rzutniku, na tablicy i nie ma z tym żadnego problemu. No jeszcze tym bardziej, że jeśli Wasze dzieci korzystają na lekcji z tabletów lub komórek, to naprawdę mogą te zadania, bo tam są też interaktywne zadania do tych tekstów, też można je wykorzystywać. Ty, Marto, mówiłaś o tym, że często grafiki czy ryciny z biologii niewiadomego pochodzenia mogą być niezgodne, w sensie nieprawidłowe dane. A tutaj na tej zintegrowanej platformie są interaktywne grafiki, również do biologii, no i wiemy, że źródło jest, mam nadzieję, całkowicie zgodne z anatomią człowieka i nie tylko człowieka. Tak. Tak, tak, tak. Jest to, myślę, że bardzo takie bezpieczne źródło, jeżeli chodzi o wyszukiwanie pewnych informacji, czy właśnie jakichś takich fajnych właśnie grafik, filmików, animacji, bo jakby wiadomo, że YouTube też jest pełen takich rzeczy i tam też można znaleźć bardzo dużo, tylko no, też jakby one mogą być krótsze, mogą być dłuższe. My też na lekcji nie potrzebujemy 5-minutowego filmiku, zazwyczaj, szczególnie w biologii, tylko ta właśnie krótsza animacja bardzo często jest lepsza, więc jak najbardziej ja bym zachęcała do korzystania z tego ZPE i nie bała się go i nie gryzła, a nawet jeżeli ktoś na przykład nie chce na bieżąco, to większość lekcji, bardzo dużo lekcji można na przykład pobrać również w formie PDF-u, można sobie ten tekst obrobić, można dać uczniom do pracy ten tekst, spróbować, żeby oni właśnie ten sam temat, przecież który mamy w podręczniku, podstawa jest jakby ta sama, spróbować w inny sposób na przykład właśnie obrobić. Mamy w tej chwili też narzędzia, nie będzie to sam ChatGPT, ale są to już narzędzia również związane ze sztuczną inteligencją, której kiedy wrzucimy temat, ona jest nam w stanie wygenerować tekst o dowolnej długości, o dowolnej jakby ciężkości tekstu, tak? Już tak to może określę, w sensie może to być łatwe, może to być trudne, w zależności co jej narzucimy, z pełną bibliografią. Więc my możemy wygenerować fajny tekst z bibliografią dla młodszych dzieci, żeby one już spróbowały popracować troszeczkę z czymś innym, ale możemy również wygenerować tekst dla bardziej skomplikowanej już grupy, tak? Na przykład dla grupy licealnej. Ba, możemy spróbować wygenerować tekst i poprosić uczniów, żeby uczniowie spróbowali zweryfikować, czy te informacje, które tam są, na pewno są prawidłowe, bo oni też czasami myślą, że ten ChatGPT jest nieomylny. No to się okazuje, że popełnia błędy tak samo jak my, bo on się uczy na nas niestety. Dziękuję Ci, Marto. Ja jeszcze mogę tylko coś... Oczywiście. Ostatnie zdanie, że wiecie co, myślę o tej platformie właśnie Gov.pl, z której sama korzystam, tak, takie memento dla nauczycieli, bo to chyba z tego wszystkiego, o czym mówiliśmy, też wynika, żeby, ale wprost to nie padło, żeby naprawdę jakiekolwiek materiały też zewnętrzne my wykorzystujemy, jakby dobierać je do naszej grupy. I tu ja dbam o to, żeby no... naprawdę nauczyciel skupił się na tym, kogo ma w sali, pomyślał o możliwościach, o potrzebach tej grupy i no, nie przerabiał podręcznika od A do Z, jak tak każdego tekstu po kolei. Jak bierze lekcje z platformy gov.pl, nie ładował wszystkich ćwiczeń i każdego fragmentu, tylko właśnie trochę traktował to tak, żeby to było dla tych uczniów. Myślę, że warto, żeby tego muru między nami nie było, żeby te dzieciaki miały poczucie, że nauczyciel ze swoimi metodami i propozycjami cały czas ma kontakt z tym, kogo ma po drugiej stronie, a nie jest taką lokomotywą, która tryska pomysłami i do przodu, tak, nie zwracając uwagi na to, jakie są potrzeby i kto tam siedzi po drugiej stronie.
Także tak, taka Mam jeszcze meta refleksji. przeczucie, Natalio, że ty idealnie zrobiłaś kolanko do tego wytrychu, który mam na ostatnim slajdzie, czy podręcznik super narzędzie. Że właśnie podręcznik będzie super narzędziem, jeśli będziemy z nim pracować w sposób dostosowany do naszego odbiorcy, czyli ucznia i uczennicy, kiedy nie będziemy przechodzić strona po stronie, zadanie po zadaniu. Tutaj był na czacie komentarz, biorę teksty z podręcznika, ale daję własne zadania, nie te, które tam są. Kiwacie głowami, widzę, że to jest to, że w podręczniku są różne ciekawe rzeczy, czyli właśnie podsumowania, świetne ryciny, grafiki, notatki, śmieszne komiksy, mówiła o tym Edyta i Marta. I tak naprawdę współczesny podręcznik jest super narzędziem w rękach super nauczycielek i nauczycieli, którzy z nami tutaj, mam nadzieję, do końca dotrwali. I tak jak wy o tym opowiadałyście, czuję, że też państwo pracują w podobny sposób. Były tutaj komentarze właśnie o tym, jak pracować z tekstem. I tak naprawdę podręcznik staje się super narzędziem, kiedy my tego chcemy. Kiedy my, tak czuję, po prostu zastanawiamy się nad tym, jak z nim pracować i trochę też, wydaje mi się, modelujemy obniżenie tego napięcia uczniowskiego w kontekście pracy z podręcznikiem, że on już nie jest taki nudny, że on nie jest taki za karę i że można w nim naprawdę ciekawe rzeczy wyczytać. Podsumowałam trochę za was, bo czas nam się skończył, ale pozwolę wam absolutnie na wasze podsumowanie jeszcze super narzędzia podręcznikowego. Jeśli macie ochotę. Ja bym chciała powiedzieć, żebyśmy się nie obrażali na podręczniki, bo ja to przeszłam i trochę wróciłam, trochę klęknęłam, przeprosiłam podręcznik, że jednak to nie jest aż tak źle. Więc wszystko jest dla nas, dla mądrych nauczycieli, którzy wybierają i są świadomi tego, co oferują swoim uczniom. To ja chcę powiedzieć, że to narzędzie, jakim jest podręcznik, to jest szansa dla nauczenia uczniów pracy, może nie tak bardzo fajerwerkowej, czasem żmudnej, pełnej wysiłku, bo skupienie na czytaniu wymaga wysiłku intelektualnego i to jest piękne. I to jest piękne, że możemy wracać właśnie do podręczników i wykorzystywać je też w ten sposób. No to ja już od siebie tylko mogę dodać, podsumowując, nie traktujmy podręcznika ani jako Biblii, ani jako zła koniecznego, traktujmy je po prostu jako narzędzie, które może nam ułatwić pracę i po prostu je wykorzystujmy, bo po coś je ktoś zrobił, po coś te biedne dzieci je noszą, albo zostały kupione, albo zostały zmuszone do noszenia tych podręczników, po prostu je wykorzystujmy i cieszmy się też sami tym narzędziem, że czasami możemy sobie chwilkę usiąść i popatrzeć, jak oni się męczą. Ja chyba to męczą wzięłabym w taki duży... Oczywiście. Prawda, że męczą się pod naszym czujnym okiem. Nie zostawieni sami, jak mówiła Natalia, samodzielni, ale nie samotni. Było dzisiaj dużo o super podręcznikach. My zareklamujemy nasz podręcznik. Jeśli ktoś z państwa uczy WOS-u i jest tutaj dzisiaj z nami i jeszcze nie wybrał podręcznika, ja nie wiem, czy to nie jest za późno, ale wiem, że ten zmiana podręczników to jest właśnie teraz, można spojrzeć czułym okiem na podręcznik KOS do WOS-u, który Centrum Edukacji Obywatelskiej wydało na samym początku swojego istnienia. W opinii wielu nauczycieli przełomowy podręcznik do uczenia WOS-u, napisany prostym językiem, przystępnym językiem, o jednak bardzo trudnych zagadnieniach dotyczących praw obywatelskich, samorządu, demokracji, wyborów, trudne tematy. Są tam ciekawe ćwiczenia i przykłady, które odnoszą się do współczesności. Więc jeśli ktoś z państwa jeszcze, pan Wojciech pisze, że poleca, dziękuję panie Wojciechu, jeśli ktoś z państwa jeszcze nie zamówił podręcznika, nie wybrał go, chociaż nie wiem, czy już nie jest troszkę za późno, ale mam nadzieję, że nie, to zachęcam do zapoznania się bądź przyjrzenia się temu podręcznikowi za następne 3 lata, kiedy będzie znowu wymiana podręczników w szkole. Zachęcamy, jest jeszcze możliwość zamówienia tego podręcznika w naszym sklepie. Jak najbardziej zapraszamy. W gimnazjum był ten podręcznik, tutaj pisze pani Ania. To gimnazjum to już jakiś czas temu, teraz można go jak najbardziej zamówić do klasy, do szkoły podstawowej. Kończymy.
Troszeczkę jesteśmy opóźnione, ale mam nadzieję, że Państwo wybaczą to opóźnienie, bo to pierwsze webinarium w nowym roku szkolnym. Trochę na początku problemów technicznych, musiała być mała rozgrzewka, ale mam nadzieję, że ja widzę na licznik, więc praktycznie wszyscy są z nami do końca. To znaczy, że moje drogie, wszystko, co dzisiaj padło z Waszych ust, było cenne i warto było z nami zostać do końca. Odporna Szkoła powróci za miesiąc, 24 września. Będziemy rozmawiać o byciu wychowawcą w klasie, szkole i w nowej rzeczywistości często naszych klas i szkół, więc ten temat wróci we wrześniu. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy dostali wychowawstwa, będą z nami we wrześniu, szczególnie ci, którzy dostali na przykład po raz pierwszy taką rolę, będą pełnić w szkole, więc zapraszam serdecznie. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pozdrawiamy wszystkie osoby, które były na Facebooku, z którymi nie mieliśmy kontaktu. Edyto, Marto, Natalio, bardzo dziękuję i Państwu szacunek, że jeszcze na urlopach Państwo postanowili przyjść na webinarium do Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dziękuję, mówię dobranoc i zapraszam bardzo serdecznie we wrześniu. Jesteś nauczycielem, nauczycielką, a może dyrektorką? Dołącz. Wspólnie tworzymy szkoły możliwości.